Witam was serdecznie na kanale La Carnum, gdzie wpadli do nas goście. Goście, przywitajcie się. Cześć, to ja, Jarek. Okej, to jest dobra wejściówka, Krzysztof. Słuchaliście kombi przez 2i? Jestem kombi przez 3i. Nie, to ty jesteś łysy z ich troje, jak to Jarek powiedział. Ty jesteś kombi przez 1.0. Ja jestem kombajn. Wpadli do nas chłopaki Janek i Krzysztof, którzy już byli u nas wcześniej na odcinku, parę miesięcy temu. Prosili się, żeby powrócili, więc są ponownie. Ogółem przyjąłeś na swoim kanale taki tryb, że mówisz jak nauczycielka do dzieci w zerówce? Padli do nas Janek i Krzysiek, są nowymi uczniami, przywitajcie ich. Nie zdradzaj moich tajemnic. Krzysiek, dobrze wiesz o tym, że im prościej mówisz do człowieka, tym lepiej to przyjmują, tak? Traktujesz człowieka jak debil, tak? To tak jest, no. Łapka w górę i subskrypcja. Witajcie w nowym dokumencie. Free man, jeden paradokument. Free man, jeden paradokument. Łapka w górę i subskrypcja, moje skarbonki kochane. Pieniądze. Paweł, co dla nas przygotowałeś? Te emocje. Ja już się pocę. Czuję, że oglądam je. Ja czuję wzrok tych wszystkich ludzi na mnie. Pocę się. Wracając, generalnie widzowie byli zachwyceni tym, że przyszliście wcześniej, jak to był super zabawny odcinek. Jakoś mnie to nie dziwi. Ja po prostu jestem zajebisty. Mnie też nie. Jakby nie chcę nic mówić, ale teraz jest trochę taka presja, no nie? Że musicie powtórzyć ten występ i być albo na tym samym poziomie co wcześniej, albo lepsi. Nie. Zaskoczcie nas humorkiem. Uwaga, drodzy widzowie, my po prostu tacy jesteśmy, więc jeśli zobaczycie nas na ulicy, wiecie, autograf. To nie podchodź. Nie ma problemu. Nie podchodźcie. Chyba że macie 5 zł na zdjęcie. Albo browara, albo papieroska. Ej, wtedy browar tak. Jest tańszy niż 5 zł, więc w sumie browar chyba szybciej, ale on nie? Jest, tam jest praca w to włożona, w kupienie, w przyniesienie. No, co the fuck, ja się nie co, czym to jest odcinek. Witajmy, w trzech alkoholików komentuję para dokumenty. Możesz posmyrać tego Pikachu po brzuszku później, bo ja oczywiście, muszę trochę nagrać. Oczywiście, że tak, potem posmyram. Tak mu zupę. Ten cały kanał tak czy siak upada, więc... Chłopaki, utrzymajcie nas na powierzchni, proszę, spróbujmy chociaż. On tonie z każdą sekundą. Dzisiaj będziemy komentować odcinek pod nazwą Nowe Sekrety Sąsiadów. To jest jakby drugi sezon Sekretów Sąsiadów. I jest to odcinek, który specjalnie wybrałem dla was. Czyli pierwszy sezon był aż tak dobry, że powstał drugi. Tak. Jak z wojną światową, lecimy. Trzeci sezon, nowe Sekrety Sąsiadów będzie. I myślę, że to będą ci sami ludzie, ale będą mieli nowe sekrety? Przemyśl to. I myślę, że dość szybko zauważycie, że to jest odcinek, który wybrałem specjalnie pod nas. Bo będą mamuśki? W ciągu pierwszych 10 sekund pewnie, bo 15. Czy będzie trzech samotnych mężczyzn w jednym mieszkaniu? Dwóch! Jakby nie widziałem odcinka, tylko widziałem jakby preview, co tam się wydarzy. I myślę, że się spodoba nam i widzom także, więc łapka w górę i subskrypcja i zaczynajmy, klik! Cudownie. Let's go! Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Dominik i Filip, nierozłączni bracia, którzy mieszkają razem. Bracia, poza wspólnym mieszkaniem, wybrali się także na ten sam kierunek studiów, na inżynierię. Sklejanie samolotów! Jak inżynieria? Jaki to jest kierunek? Inżynieria! Ale sklejają samoloty! Ty tak nie robiłeś na studiach, Janek? Przecież na tym polegają studia inżynierskie. Mordo! Idziesz na inżynierię drewna i kleisz samoloty? Jeżeli ty budujesz domy teraz, a nigdy nie kleiłeś z klocków Lego domów, to ja ci nie wierzę. Będzie katastrofa budowlana. Kleiłem. Znaczy, kleiłeś? Układałem. Ja kleiłem Lego, nie, tak. Bo Janek swojemu czeleszemu bratu młodszemu kleił tak kropelką. O właśnie, chciałem powiedzieć, że dosłownie w ten sposób sobie wyobrażam Janka ze swoim młodszym bratem, jak spędzają dni po prostu, takie nudniejsze. Czekaj. Janek, który wygląda prawie jeden do jednego jak Tom... Nie, jak kto? Jak, nie Tom Cruise. Tom Cruise, tak. Jeszcze raz powiem tą kwestię, Bartek. Janek... Uwaga, wydało się, Paweł powtarza teksty 3 razy, żeby być śmiesznym. Jak to przytniesz, Bartek, to cię zabije, znajdę cię. Paweł, pokaż ten zeszycik, co tam masz tam pod biureczkiem z żartami. Scena. Pokaż. Scena. Lecimy. Ja mam rozpisane wszystkie żarty Dominika Bossa. Dobra, kurtyna. Wracając, Janek ultra facet i wyobrażam sobie, że właśnie w ten sposób po prostu spędza swoje wieczory. Siedzi i klei samolot razem z bratem. Gdzieś tutaj mam nieułożone jeszcze Lego. Czeka to na taki idealny samczy moment, samczy wieczór. Czeka, aż będzie uprawnienia. Czy ty masz Lego, z którym czekasz na samczy wieczór? Tak. Samczy wieczór! Czy to wieczór? Jest Lego Pocket Nieważne. Musi 5 kolegów sprowadzić, żeby sobie poradzić z tym Lego. Co zrobiłeś źle? Jak można zrobić zestaw dla 10-latków? Powiedz mi, co tu jest napisane. 10 plus. Ile masz? Plus. W którym roku się urodziłeś? 10 plus. No plus to znaczy, że możesz być 25-letnim debilem i też dasz radę. 5 kolegów, każdy z inżynierem musi być. To jest rakieta kosmiczna w kształcie falusa. Takie, falus 3000, taka rakieta jest. To jest mały Elon Musk w środku tej rakiety i masz takie, Elon, czas odbyć podróż. W jedną stronę. Łączy ich także ta sama pasja. Modelarstwo. Do mieszkania naprzeciwko wprowadziła się niedawno Alicja.
Dopiero co skończyła studia i zaczęła staż w agencji reklamowej. O takiej dziewczynie bracia nawet nigdy nie marzyli. I ta muzyka nawet taka wakacyjna, o Jezu, wiecie. Nie! Podam się, jak się skradają. Ja potrzebuję, żeby oni jak tak patrzą się przez drzwi na tą kobietę, żeby się oblizywali. Nie mogę. Ej, ale ta mina, nie? Tego kolesia w okularach teraz na stop klatce. Dobra, Janek, nazwijmy go po imieniu Krzysztof Gonciarz, dobrze? Jezus. A widzicie, że Krzysztof Gonciarz patrzy tak na każdą kobietę? To było śmieszne. Tak. Co się wychodzi od... Nie no, trudno. Wyobraźcie sobie, że z tą miną ciężko kręci się wszystkie dokumenty o olimpijczykach, którzy teraz są w Tokio. To jest naprawdę ciężkie. Ja mam iść na basen z innymi kobitkami? W tej wodzie te kobiety były? Nie, ale szczerze mówiąc, to mi bardziej Xayo przypomina. Ten gość. Tak, też w okularach. Tak, to tak. Jest Xayo, jak ma przerwę od streamowania. Ja generalnie nie jestem patusem jak wy i nie oglądam Xayo. Ja jestem inteligentnym człowiekiem, oglądam Krzysztofa Gonciarza. Taką minę kiedyś zrobił tak samo Paweł, jak jechaliśmy autem i zobaczył Gargamela na pasach. Paweł miał, rzeczywiście! Krzyknę coś! A my mieliśmy, Janek, kurwa, jedź, on zrobi przypał, on zrobi, jedź! Ale zapomniałem, to prawda, widzieliśmy kiedyś. Ej, dwie kobiety trzymają się za ręce, a nie to Gargamel. Janek, jedź, bo on krzyknie, a potem Gargamel nagra filmik o nas, jedź! Słuchajcie, wiecie co jest najgorsze? Że to nie jest żart, tak naprawdę było. To nie jest śmieszne, nie rozmawiajmy o tym. Wyobraźcie sobie kogoś, kto się rzuca do szyby, jakby chciał przez nią wyjść tak. Otwieram, szybko coś powiem! Jak glonojad. Jak glonojad. Jak glonojad, tak. Dobrze, słuchajcie, musimy odpalić. To jest Xayo, a na górze będzie Paris Platinow pewnie. W telewizji jedzie, Lemon Lambo. Mówiłem, Paris Platinow. W jaki sposób ta uśmiechnięta kobieta zaburzy relacje między braćmi? Czy ich braterska więź zostanie zniszczona przez piękną dziewczynę? Braciak, jak laska! Mieli krzyż w domu, prawdziwy chrześcijański stream. Tam w tle. Dzisiaj Dominik i Filip nie mają zajęć na uczelni. Swój wolny czas poświęcają na sklejanie samolotów. Kurde, emocjonujące życie, co nie? No słuchajcie, dobra. Mówiłem wam o tej rakiecie z Lego. Zobaczyłeś ten element, tak? Oni też właśnie chyba składają rakietę. Przedłużać 3000. Ale spójrzcie, tam u góry już wiszą modele nad sufitem. Znaczy pod sufitem. Co ja mam naklejone na tej mikrofalówce na górze? Co to jest za banknot? Gdzie mikrofalówce na górze? No zobacz, w lewym górnym rogu. Widzę, panie Bartek, panie. Zrób efekt CSI. Zoomuj. Jeszcze. Zobacz odbicie jeszcze. W tej piekarniku. Chcę zauważyć, że oni już mają jeden samolocik powieszony na górze. Więc no, tak, no to Paweł powiedziałem. Przepraszam. Wow, tak mnie słuchaj na własnym kanale. Ale wow. Wiecie co, dobra, odbiegając od wszystkiego. Jeszcze nigdy nie zrobiliśmy tak męskiej rzeczy, jak układanie modelu razem. Zrobiliśmy znacznie bardziej męską rzecz, Janek. To o czym mówimy teraz? Czy to może pójść na kanał? A propos rakiet, kolego. Można powiedzieć, że też coś skleiliśmy. Jezu, o kurde. Dalej. Chciałbym też zaznaczyć, że pan Bartek, który to mówi, jest bardzo biedny chłopak, więc napiszcie mu jakiś miły komentarz w związku z tym, okej? Okay? Dziękuję. W sensie, że 5 zł mu dać, aż tak biedny? Montażysta. W Achmanach chodzi jak biedny. Nie, Paweł po prostu nie płaci. Jemu nie dają pieniędzy. Dlatego jest biedny. Bracia uwielbiają zakładać się o różne rzeczy. Przegrany. I sztama jak w sąsiadach. Przegrany najczęściej zmywa naczynia. Tak naprawdę to my się nigdy nie kłócimy. Lubimy się zakładać, bo to nam sprawia frajdę. Od zawsze dobrze się dogadywaliśmy. Dobra, ja jestem absolutnie otwarty na różne rzeczy, ale muszę powiedzieć już teraz, ale... oni sobie walą konia na 100% nawzajem. Ja w ramach zakładu! Absolutnie to się musi... Ty pierwszy, założę się, ty właśnie. Pierwszy przestaniesz, ty pierwszy przestaniesz! Nie zrobisz tego, nie zrobisz! Ja nie zrobię? Zrobię! Przez 3 dni nie wychodzą, nie? Pozdrawiam Agnieszkę, hejterkę moją z Kopii w klej, która nie lubiła moich żartów o kudasach. Witam, dotarłem na ten kanał. Nie pozbędziesz się mnie. Jak zaraza, choroba. O nie, step bracie, o nie, step bracie, przestań. Step bracie! O Jezu, ciekawe jak często oni utykają w tej mikrofalówce. Oni nawet nie gotują, mikrofalówka jest tylko po to. Tylko i wyłącznie potem kupili. Albo jeden w pralce jeden utknął, a drugi w kuchence i nie ma kto, jak komu pomóc, bo w tym samym czasie pomyśleli. I oni wtedy tam sąsiadkę zawołają. Ania! Ania! Ja sobie wyobrażam, że oni do tej mikrofalówki już powsadzali na przykład, nie wiem, kubeczek z wodą, żeby tam nawadniać się, jak tak siedzą godzinami w niej. Uzupełniają płyny. Pamiętajcie, że jak macie dwóch mężczyzn, to zawsze możecie dokonać dolewki. Witam na kanale La Carnum, kanale edukacyjnym dla dzieci. Ludzie czasami myślą, że jesteśmy bliźniakami. Właściwie to braćmi syjamskimi. Połączeni dupą. Nie! Boże, jaki płytki jest twój kanał, ja pierdolę, po prostu jest dramat. A jeżeli chodzi o modelarstwo, to jesteśmy mistrzami.
Co prawda nie jest to magnes na dziewczyny, no ale cóż. Zresztą dziewczyny w naszym wieku są płytkie. Nigdy żadna z dziewczyn nie była zainteresowana naszymi modelami. Gdybyśmy taką poznali, byłoby cudownie. Dobra, autentycznie, kto z was myje w rękawiczkach naczynia? Ja myłem kiedyś. Nigdy mi się w życiu nie zdarzyło. Zmywarki. Nigdy mi się też nie zdarzyło. No, ręce mi się rozpadały od Ludwiku, a jestem delikatny. Tak, rączki miałeś podrażnione? Co się działo z twoimi rączkami? Rozpadały mi się i krwawiły. Rozpadały okay. się. Krzysiu, to dobra. Cukrzyca. Dobra. Ja otworzę. Cześć, dzień dobry. Wejdź, proszę, proszę. Dzięki, Alicja. Cześć. Cześć, macie może młotek? Tak, oczywiście, że mamy młotek. No czym byśmy mordowali wszystkie inne sąsiadki? No przepraszam bardzo. Dobra, Alicja, słuchajcie. Nie wchodź, nie wchodź! Słuchajcie, on wychodzi z tym młotkiem z pokoju, wychodzi i mówi Slemen! Przerywało cię, co? A przerwało. Wejdź, proszę, rozgoście. Hej. A, hej. Cześć. Ja nie mogę tego podobieństwa do Ksajo. Krzysztof Gonciarz! Dobrze, nazwijmy go Krzysztof Prąciarz, żeby było dziękuję. Konsensus. Miło tu u was. Nawet w przedpokoju mają te modele podwieszane. Wszędzie one są. Chodzisz ja nie mogę na kółko no. modelarskie? Bo było u nas w szkole. Było w bloku mojej babci. Tak? Było, no właśnie. Tak. Ja się założę, że wszystkie meble, telewizory, generalnie całe wyposażenie tego mieszkania tak naprawdę drewniane modele są. Tam nic nie jest funkcjonalne. Tam nie ma ani jednej śruby, wszystko jest sklejone. Oni nawet kupują ubrania w Ikei i je kleją. Na ślinę i wiarę. Ja myślę, że też telewizory mają takie fejkowe jak w Ikei. Dobra, proszę. O, dzięki. Jeżeli będziesz potrzebowała czegoś więcej, no to mamy wszystko. Nie, dzięki, potrzebny jest mi tylko młotek. Oddam jak skończę. Jasne, jasne, proszę, weź go, my go nie potrzebujemy. Pa. Pa. Nie mogłem w to uwierzyć. Przyszła do nas taka laska, a ja w tych rękawiczkach. Od kiedy się wprowadziła, przyglądałem się jej, ale nigdy nie sądziłem, że będziemy ze sobą rozmawiać. Wtedy naprawdę pomyślałem, że chciałbym być tym młotkiem. O nie! Oj, bracie, ty już jesteś młotkiem. Oj, on zdecydowanie jest młotkiem. Ale bym chciał, żeby ta kobieta mną napierdalała gwoździe. On powiedział, że chciałby być tym młotkiem. Ja chciałbym być tą kobietą, która trzyma ten młotek. Ja bym chciał być tą szafką, którą zbija. Janek będzie gwoździem. Właśnie chciałem powiedzieć, że chciałby być gwoździem. Bolcem Janek będzie! Nasza sąsiadka była zupełnie inna. Boska. Nie dość, że piękna, to jeszcze wydawała się naprawdę fajna. No i zainteresowała się naszymi modelami. Zapytała się o te modele? Nie wydaje mi się. Tak, zapytała się, ale wchodzić tam jest jedyna rzecz, jaka jest, to są te modele. Jak o nie, nie zapytać? Wchodzić do takiego mieszkania, takiego przerażającego mieszkania, gdzie wiesz od razu, że tutaj mieszka morderca. Wszędzie modele. Tak się rozglądasz, tak nie wiesz, co powiedzieć, mówisz, o, modele. Dokładnie, fajnie. Dokładnie to, nie? Wchodzisz do sklepu z perukami. Wow, peruki. Ja trochę miałem nadzieję, że jak ona dostanie ten młotek do ręki, tak stanie, patrzy na nich i powie, to jest napad, oddawać modele. Macie może pistolet? Tak mamy. A macie może magazynek? Tak mamy. To jest napad. Teraz go pocałuj! A nie, to spoko, to bez tego, bez pistoletu! Nazajutrz bracia, zamiast iść na zajęcia na studiach, zostają w domu. Czy ma to coś wspólnego z piękną sąsiadką? Pusta lodówka, trzeba iść na zakupy. Pójdziesz? Ja byłem ostatnio. Nie, ja byłem ostatnio. Żartujesz sobie? Przecież czekasz na Alicję, tak? Nie. Myślisz, że przyjdzie tu z młotkiem, a ciebie nie będzie? Bzdura. Ten montaż, wyścig. Jestem szybkością. I am speed. Lecimy, morda, jestem szybki. I stylowy. O Jezu, dwie pary okularów. To jest podwójna szybkość. Grzegorz Skawiński z nowych sekretów sąsiadów. Nie, słuchajcie, tam jest 3 metry, to dobry wyścig będzie. Ten w szarej koszulce H wygrywa. Chociaż kto wie, Gonciarz jest rześki. Żeby się nie zdziwił, że ten w paski zaraz wjedzie w nogi jak ten Szwed temu Ukraińcowi, że mu połamał udo na euro. Tak wiesz, podchodzi i mu w ślizg robi. Gdzie? Stuwa na tego w paski. Stuwa na paski. On ma sobie jakiś taki wewnętrzny gniew. No nie? Ja to czuję. Nie, taką nienawiść do świata. Przestańcie opisywać Krzysztofa Gonciarza, przestańcie. Gdyby nie zajmował swojego czasu modelami, to by dużo ludzi zginęło prawdopodobnie. On tak wlata tymi stateczkami ma takie, nad takimi modelami miast i ma takie bum, 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 bum. Kurna, szary wygrał. Wygrał. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzięki za młotek. Oddaję. Uratowaliście mi życie, naprawdę. Dzięki.
Nie ma sprawy. Może napijesz się soku. Albo kawy. Albo walniesz ty niucha kleju, bo klepie tak, że o ja pierdolę, na zajęcia nie przyszedłem od niej. Miesiąc nie byłem na zajęciach, mordo. Jakaś babcia wewnętrzna się we mnie włączyła, bo bym dokarmił tych dwóch chłopców. Oni tacy chudzi, jacyś są, nie? Jakbyś codziennie jaką buchę kleju walił, też byś był taki chudy. Wszystkie pieniądze w klej idą, na jedzenie nie starcza. Oni kupują te modele tylko dlatego, że klej tam jest dobry. No to wyjaśnia ich pasję. To wyjaśnia ich pasję, no. Nie, nie chcą przeszkadzać. Nie przeszkadza. No to może ten sok? Okej. Proszę. Dzięki. Kur! Nie dotykaj! 3 tygodnie pracy! Ej, też czujesz właśnie, że coś się takie stanie, że upadnie i on po prostu będzie tak powoli, metodycznie, tą młotkiem przez godzinę ją walił, aż nic z niej nie zostanie. Mi się wydaje, że ona zaraz odwzoruje bitwę o Anglię. Precyzja. Tak, modelowanie to szkoła precyzji. Precyzja, cierpliwość i... no i dokumentowanie. Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm. Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm. Masturbacja. Wyobrażam sobie. Macie jakiś swój ulubiony model? Ja lubię Hawker Hurricane. Kojarzysz te myśliwce? Tak, tak, oczywiście. To były dość proste samoloty, ale... właśnie takimi latali nasi żołnierze w dywizjonie 303. Janek trafił! Ekspert, widać tutaj wojskowy, trochę taki grał w ASG w młodości. Miałem kiedyś taki plecak zielony, wyglądał jak wojskowy. Z kolegami w lesie się przytulał. Byłeś jednym z tych kolegów, co tam byli ze mną. Ja wiem! Wiecie, że car bomba była tak duża, że pilotom, którzy zrzucali car bombę, nie wiem, czy to im powiedziano, ale zakładano, że na 50% im nie uda się uciec od fali wybuchu. Słyszałem o tym. Bo, tam, bo zasięg wybuchu był jakieś 70 km, a oni od czasu, jak bomba spadała, tylko byli w stanie odlecieć 40 km. Więc chyba wiedzieli, że nie do końca jest szansa, że przeżyją. Z to, co wiem, przeżyli. Nikt nie zginął podczas zrzucania tej bomby w samolocie. Świetne. Muszę kiedyś przyjść i porobić zdjęcia waszych modeli. Spoko. Dzięki za sok. I do zobaczenia. Nawet nie dopiła. Jak tak można? Soczek się do końca dopija. Jaka zawiesiła? Idealnie. To jest brak... Rób to samo minę co on. Wróci? Jest! Jest taką minę! Jaki zły! Przejście od... Witajcie kochani widzowie w symulacji każdej lekcji online na Zoomie. Halo, czy mnie dobrze słychać? Tak, kurwa, dobrze ciebie słychać. Widać prezentację, dzieci kochane, widać? Ale Janek, co, na co krzyczałeś, że szklanki nie umyła? Nie, że nie wypiła do końca. Może pić jej się nie chciało? Jezu, no! Pa. Pa. Cześć. Całe mieszkanie zawalone modelami. Nie ma tygodnia, by któryś z nas nie weszł go stopą w model samolotu. I od razu trzeba jechać na ostry dyżur. Nawiązanie do pasa w wędkarzu. Naprawdę? Mówię do Bartka, kurwa. Z każdą chwilą byłem coraz bardziej zachwycony tą dziewczyną. Alicji naprawdę spodobały się nasze samoloty. To niesamowite, że dziewczyna, która rozumie naszą pasję, jest taką laską. Ona powiedziała, że fajne samolociki. Dlaczego oni stwierdzają, że interesuje się ich pasją? Bo wydaje mi się, że jeszcze nikt nie powiedział oprócz ich dwóch, że bo to jest fajne. To jest taka satyra na gości, którzy się jarają autami. Ty przechodzisz, spojrzysz na jego auto, tak zrobisz, o, fajne, o, gość tak... 80 koni, 1,5 litra TDI, 0 AD, blue człowieku, zapierdala na prostej, a w ulicy sam się go boję, na ulicach wiesz, Warszawy. Mija 3 godziny, a on dalej dookoła twojego bloku. Fajne, co? Krzysiek jest po trylogii Out, tej dlatego. Więc musicie mu wybaczyć, trochę się nabuzował i nawdychał spalin. Oj, żebyś wiedział. Podszedł do swojej dziewczyny, masz gazować, a te spaliny z rury wydechowej mają mi lecieć w twarz. On tak suszy włosy. Krzysiu tak się zachowuje po trylogii Out. Nie chcecie nadwiedzić, co się będzie działo, gdy obejrzysz samoloty. Dobra, nie będę tego mówił. Nawet kiedy skleiłem swój pierwszy samolot bombowy, który składał się z 2000 elementów, nie byłem tak podekscytowany jak przy Alicji. Bracia, chociaż próbują powstrzymać swoje emocje, nadal liczą na spotkanie z piękną sąsiadką. Kilka dni później Dominik ma szczęście. Fajna okolica zielona. Gdzie to jest? To jest paradokument, to nie jest prawda, Krzysztof. Zakładam, że ten nie zbudowali bloku do jednego odcinka. Ten blok nie istnieje. Ta okolica też nie istnieje. Ci ludzie nie istnieją. To są makiety, filmowe. To są modelarze. To są modele. Zaczynam podejrzewać, że Dominik nawet nie lubi modeli. Tak zaczynam podejrzewać. Spotyka ją przed blokiem. O, cześć Alicja.
technika. A ile masz zakupu, może ci pomogę? Myślicie, że ta kobieta boi się już wychodzić z domu? Tak, boi się na pewno. Ona już szuka innego mieszkania. Mi się wydaje, że do tego to się sprowadza. Ja wam powiem jakiś śmieszny żart. Co robią piłkarze w ogrodzie? Kopią. Nice. Jezus Maria. Ostatni raz zaprosiłem Krzysztofa. Janek, ty zostań. O, dzięki. To bardzo miłe z twojej strony. Podoba mi się, że jesteś taki... Tłusty? Spocony? Spocony? Dokładnie, chciałem to samo powiedzieć. Ale jesteś spocony. Oleisty? Ale mi się to podoba. Przeraża mnie to. Nieogolony? Szarmancki. Twój brat chyba taki nie jest, prawda? Nie, on jest... Znaczy nie jest... Może pójdziemy na drinka? Słucham? Nie, nic. Wylew, wylew! Posłuchaj, muszę iść do domu, mam pełno mrożonek, okay? Tak, przepraszam, nie chciałem cię zatrzymywać. Ej, ale to jest najgorszy powód do spławienia, w sensie, sorry, mam dużo mrożonek, muszę iść do domu. Kiedyś dosłownie przy mnie koleżanka, jak wspólny znajomy ją zapytał, czy chce pójść razem na stację, bo kończyli chyba tam zajęcia o tej samej godzinie, powiedziała, nie dzięki, mam inne rzeczy. I po prostu odeszła. Tak, mam inne rzeczy i odeszła od niego i miałem bekę życia. Nie, dziękuję, muszę być gdzie indziej. Żegnam. Dominik nie chce mówić bratu o spotkaniu z sąsiadką, ale czy uda mu się utrzymać to w sekrecie? Siema. Kupiłeś coś ciekawego? Pewnie. Pouczę się tylko na zajęcia i możemy zająć się kamuflażem Messerschmitta 109. 109E. Kupiłem nawet farby do emblematu. Powiem, że w tym paradokumencie tak bogato, że nawet farby kupili w ogóle do nagrywania tego odcinka, no nie? Zwrócą. Jak są inne paradokumenty, to i tam, wiesz, sprayem by to malowali czy coś. Mnie najbardziej zastanawia ta muzyka, bo ta muzyka jest też w innego typu filmach. A. I potem się coś dzieje. I to też są dokumenty. Kto wie, może to jest wstęp. Tydyp, tydyp, tydyp. Cześć. Hej. Hej. Cześć. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, Dominik. Zero instynktu samozachowawczego. Po prostu zero. Albo to ona jest predatorem i oni umrą, albo nie ma w ogóle instynktu. Ten chłopak trzyma książkę od fizyki, więc... Ale ja się takich najbardziej boję. Chyba ona tutaj rządzi. Ja się nie boję gości 2x2 dresów, bo wiem, czego się po nich spodziewać. Że coś pierdol, po nim nie wiem, czego się spodziewać. No. On jest metodyczny w tym, co robi. Jest coś w nim z takiego psychopaty typowego, co? Taki American Psycho. To są ludzie w stylu tej chińskiej tortury, wiesz, że kropla co kilka sekund spada tobie na czoło i tak naprawdę myślisz, że to nic sobie się nie stanie, a tak naprawdę to jest jedna z najgorszych tortur. I te krople to jego ślina. Żeby się odwdzięczyć, zapraszam was dzisiaj na kolację. Ale na waszą odpowiedzialność, bo nie jestem najlepsza w gotowaniu. Wiesz co, dzisiaj chyba nie możemy. Ja mam czas z wielką przyjemnością, ale jeżeli ty nie możesz, to no pójdę sam. Nie, a mieliśmy malować Messerschmitta. Ale skoro tak... Super, w takim razie do zobaczenia. Pewnie, super. Fajnie, pa. Pa. Jezus Maria! Oni idą do niej na kolację, no nie? Wchodzą do jej mieszkania, a całe mieszkanie jest zajebane modelami łodzi podwodnych. Nie, dział przeciwlotniczych. Dział, no. O nie, to nie był, to była wojna. I oni wtedy się nienawidzą, tak kompletnie. I cały będzie właśnie odcinek o tym, jak robią sobie pod górkę. Wiecie, sąsiedzi z piekła rodem. Znaczy, powiedzieli... Stop. To są sekrety sąsiadów. Tak. Nowe sekrety sąsiadów. Tu jest jakiś sekret. Czyli te modele? One są pełne kokainy. Jezus Maria. Po pierwsze. Po drugie, chciałbym tylko zaznaczyć, oni powiedzieli, że mieli w planach malować Messerschmitta. To jest kolejny dobry pretekst. Janek, mieliśmy malować Messerschmitta. Wink, wink. Wink, wink. O Boże. Jestem w bracie. Nie no, Dominik, to ty miałeś utknąć dzisiaj w tej pralce. Dziękuję za pomoc, Dominik. Co to miało znaczyć? Widziałeś się z Alicją i mi nie powiedziałeś? Nigdy przed sobą niczego nie ukrywaliśmy. Nic przed tobą nie ukrywałem, weź się uspokój. No to dlaczego mi nie powiedziałeś? No, a co miałem ci mówić? Nie wiedziałem, że to jest ważne. Wniosłem jej tylko zakupy na górę i tyle. Zresztą o co ci chodzi? Zaprosiła nas obu. Nie spodziewałem się takiego zachowania ze strony mojego brata. Nie mogłem pozwolić, żeby zdyskredytował mnie w oczach Alicji. Zdyskredytował mnie w oczach Alicji. Słuchajcie, jaki typ 20-letni na studiach mówi zdyskredytować? Kutz, konfederat, no możliwe. A przy okazji wyobraź sobie coś bardziej epickiego momentu nienawiści, jak siedzenie wkurwionym i po cichu uczenie się fizyki. Jeden z braci siedzi na kanapie i czytał fizykę, drugi siedzi na fotelu naprzeciwko niego, na drugim końcu pokoju, trzyma jeden z modeli i go łamie tak powoli. Skrzydełka mu odłamuje z tego modelu. To było śmieszne, prawda? Powiedzcie, że to było śmieszne. Tak. Aha. Byłem pewny, że między mną a nią coś zaiskrzyło. Dominik do niej nie pasował, zawsze był jakiś nieśmiały, ponury. Dlatego postanowiłem, że tego wieczoru pokażę jej, co potrafię. Alicja,
Sprawiłaś, że jesteśmy w krainie czarów. Okej. Weź, przestań, ty urywaj się, kurwa. Te hultaj, tam ty przestań. Ja widziałem, że ty kupiłeś zeszycik żartów. Bardakie nam tutaj nie rób przy koleżance, bo będzie, kurna. Wyobraźcie sobie, jak oni to musieli nagrywać, jak to było żenujące dla nich wszystkich. Gości trafili idealnie, oni nawet nie muszą grać. To jest dobre aktorstwo, naprawdę. A bo oni tacy są. Ja nie wierzę, że tacy ludzie istnieją. Nie wierzę, że tacy ludzie istnieją, aktorstwo. Krzysiek, dobrze wiemy, że tak jest, bo Paweł grał też w paru dokumentach i tam był prawdziwy Paweł. Czas na zimne piwko to jest istny Paweł. Dosłownie jakby jeden do jednego, żywcem to ja z jego prawdziwego życia włożył do filmu. I takie chamskie zwierzę na kobitki to też Paweł. Właśnie. Paweł wszystkich sąsiadów zna i też tak wygląda przez drzwi, jak sąsiadka wchodzi, tak Paweł, patrzy na nią. Czy jakaś nowa nie nadchodzi? Jaki jest ten fragment, bo ty znasz na pamięć swoją kwestię z trudnych spraw, w których wystąpiłeś. On coś o kobitkach powiedz. Coś było tam o kobitkach. Coś o kobitkach! Nie, jeden co pamiętam. Chyba pamiętam. Seba coraz bardziej mnie wkurza. I gdyby to nie była chata jego rodziców, już dawno bym go zjechał i kazał mu się odpieprzyć. Jeżeli dalej będzie tak truł dupę, to w końcu nie będę patrzył na hajs i się wyprowadzę. Tylko wolałbym z Dawidem, a nie sam. Ludzie się przyczepili, do tej jednej kwestii, że wolę z Dawidem, a nie sam. I robili memy z tą kwestią. Ja też chciałem się już do niej przyczepić. No, przepraszam, na sekundę, muszę widzę telefon. Ej, patrz. Co? Ty, stópki! Ty, patrz, ma tyłek. Ja myślałem, że chodzi o stópkach. Idealna do mojej kolekcji. Dokleiłbym je do pozostałego modelu z reszty ciał, które zabiłem. O, Chryste. Człowiek idealny. Był w Polsce taki morderca, który tak robił. Miał lalkę, obrabowywał groby, kradł części ciał i te części ciał przyszywał do lalki, które, z którymi potem robił różne sprawy. Polski Leonardo da Vinci. Buty. Myślisz, że Alicja nosi 44? Nie! No stópka! God damn! Woo! Może to są sneakerheadzi i oni rozpoznają po buty. Wiesz, jaki to jest rozmiar? Ja też tak patrzę. 43,5. Jest to śmieszne, ale jednocześnie doceniam naprawdę profesjonalizm i to, że są w stanie na oko stwierdzić rozmiar czegoś obuwia. Potrzeba profesjonalisty, żeby rozpoznać drugiego profesjonalistę, okej? Okay? Profesjonaliści mają standardy. I mają standardy. To się liczy. No nie. Ale to znaczy, że mam faceta. W sumie nie ma się co dziwić. Co jest? Coś się stało? Nie, musimy już iść. Ej, co się stało? O, jak od stopy 44 stwierdzili, że muszą wyjść? No, chyba stwierdzili, że mają za małe stopy i nie mają tutaj w ogóle porównania z facetem tej, nie wiem jak ona ma na imię. A, że buty jej ten, faceta, teraz dopiero ogarnąłem. No, nie mają za małe stopy w porównaniu do jej faceta. Ty, Janek, ty powinieneś tutaj prowadzić ten kanał, bo najwyraźniej wyłapujesz takie rzeczy, których ja już nie wyłapuję. Jesteś genialny. Geniusz, no. Dosłownie genialny. Kiepscy podrywacze, skoro ich buty zatrzymały rozmiar 44. Kiepscy. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby Janek przyjął ten kanał i żebym ja to już nie był i tylko dostał pieniądze. Janek widzi w klubie laskę z typem, podchodzi. Kurwa, pokaż buty. 43, to wypierdalaj. No tak, mamy jeszcze sporo nauki. No tak szybko? Nie wiem, deseru, mogę wam jeszcze zrobić kawę, nie wiem, coś? Nie, naprawdę już musimy iść. Aha, okej. Okay. No, niestety nie możemy jeść dużo słodyczy. Dobra. Okay. Dzięki za kolację. Pa. Do zobaczenia. Aha. Ale oni wyszli w ogóle tak chamsko. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak my byśmy reżyserowali taki odcinek, to jestem bez kłopotów w stanie z każdej pewnej się osoby zrobić kogoś, kto chodzi jaki przerażony. Wystarczy 15 minut moich żartów. Chroń tu! Ja też bym chodził tak. Ja już tu nie chcę być. Po wizycie u sąsiadki bracia są urażeni, że ta zataiła przed nimi fakt, że jest zajęta. Alicja ma faceta. Umów się, jaka widzę jej wredna małpa! Śmiała od nas pożyczyć młotek i nie powiedzieć, że ma faceta?! Dajecie takie sygnały, że jesteście chętne i potem co? Pożyczacie młotek, bo to przecież jest sygnał dla nas, żeby startować, no nie? Jesteście kobietami, czyli come on. To jest sygnał, żeby startować! Ale bez jaj, znacie ten typ facetów, dla których jak kasjerka powie cokolwiek miłego, bo pracuje, jest miła dla klienta, to i mam takie: o k***a, uderzam! Jak mnie podrywa! No bo teraz Krzysiu się wyśmiewa z tego, że ja się zakochuję w każdej właśnie takiej dziewczynie, która jest miła dla mnie. Zapałem się strasznie mocno za sutka. I to się boli. Krwami. Nie wiem, jak to zrobiłem. To koniec. To było zbyt piękne, żeby taka dziewczyna zainteresowała się mną albo tobą. Ubzduraliśmy sobie coś, a to była tylko przyjaźń. Ale wiesz co?
Może i lepiej. Przecież jesteśmy tutaj we dwaj, wiadomo, co chodzi, ziomeczku. Braciak mordo. Co w rodzinie, to nie zginie, wiadomo. Ja myślę, że oni przynajmniej raz w tygodniu trafiają na SOR, sklejeni we dwóch do siebie. Jak to się stało, że jesteście sklejeni? No ten klej wypadł nam z rąk i... Ale co, kleiliście modele nago? Mordo. To jest dzień prania, wszystkie ubrania brudne. Przynajmniej nie będziemy się kłócić o dziewczynę. No, masz rację. Ale następnym razem wykładamy wszystkie karty na stół, okej? Nikt nas nie rozdzieli, nawet najładniejsza dziewczyna na świecie. W sumie to jesteśmy jak trzech. Legendarna kwestia. Nie rozdzieli nas żadna dziewczyna, nawet najładniejsza na świecie. Po czym Alicja przychodzi, no ja nie mam chłopa. O, sorry, braciak, sorry! Ej, bo gość właśnie zaczął mówić, jesteśmy jak trzech. On chyba powie, jesteśmy trzech muszkieterów, a jest nas dwóch. W sumie to jesteśmy jak... trzech muszkieterów, tylko we dwóch. Ja pierdolę. Pierdolę. Nostradamus. Nostradamus. Ej, mordo, jakie numerki jutro w lotto będą? Ty, Krzysiu, pisz scenariusz od tych paradokumentów może. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Byłem pewny, że dobrze zrobiliśmy, ustalając zasady. Ale szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że Alicja przez cały wieczór patrzyła tylko na mnie. No i to mi chciała podziękować. Nazajutrz podejrzenia braci co do związku Alicji potwierdzają się. Filip jest świadkiem przykrego zajścia. Ale ja nie mam się nic do powiedzenia, będę się wydawać z kim chcę. A, oczywiście, szczególnie jeżeli to ktoś, kto mieszka w tym samym bloku, prawda? Ale co ty sugerujesz? Nic, odwołałaś spotkanie ze mną pod pretekstem złego samopoczucia. A w rzeczywistości zaprosiłeś jakiegoś faceta na kolację, chyba mam prawo dowiedzieć się, o co chodzi. Po pierwsze, to był przypadek i kto cię to odpowiedział? Nie mam się zamiaru przed tobą tłumaczyć. Wystarczyło, że pokazała mu ich. Zapukała i miała takie... A nie, kochanie, a. Dobra, przepraszam. Przepraszam, to spędzaj sobie ile chcesz czasu. Ja mi się wydaje, że ten facet był zły o to, że ona pożyczyła od kogoś młotek, skoro on miał swój młotek. Wiesz, to jest taki kodeks, męski kodeks. Każdy facet musi mieć w domu taki zestaw Majsterkowicza. Mimo, że nie robi nic w tym domu. Dobra, to sprawdzamy. Młotek? Tak. Młotek, no. Mam. Zestaw jakichś takich wymiennych śrubokrętów z końcówkami? Mam. Wkrętarka? Co jeszcze? Wkrętarka. Piła do cięcia PVC? Jest. Przestań. Obcęgi. Wiertarka? Przestań. Obcęgi. Jest. Gwoździe? Obcęgi. Mam. Kombinerki? Mam. A, Krzyś, jestem nim paski, ja! Macie te kleszcze? Szpachla? Nie. Gotowa? Nie. Masz. Szpachelki? Dobra, fuga? A zaraz wam przyniosę fugę. Maria. Uszczelnij mnie, Janek! Co się dzieje z tym kanałem? Oglądamy bez niego, dawaj Krzysiu, oglądamy bez niego. Sam przyniósł. Janek, czy ty będziesz próbował sprzedać na kanale Pawła tą fugę? Tak, bo nie mogę jej sprzedać od 3 miesięcy. A patrzcie, fuga, pyk! Nikt mi nie wierzył i mam jeden gwóźdź, więc wygrywam. 5 dych, polecam. To jak za darmo! A no i to jest 10... Nie, to nie jest 10. 5 kilo. 5 kilo, ziomeczki. I kto jest prawdziwym mężczyzną? No nie, no muszę teraz pokazać. Jakby moja kobieta poszła do sąsiada i wzięłaby młotek, poszła położyć młotek, to bym się wkurwił. Pytanie, komu wpierdolisz, jej czy sąsiadowi? Sumary, obojgu. Ja sąsiadowi. Po czym pokażę ci tych dwóch chłopców i stwierdzasz, nie, no dobra, to się nie martwię. Po czym jeszcze ci pokazuję ich mieszkanie, gdzie jest całe w modelach samolotów, to wtedy stwierdzasz... I wtedy się zaczynasz martwić. Wtedy nie, stwierdzasz wtedy, że nie. Dobra, to możecie iść nawet ubrania wybierać razem i w przebieralni być, whatever. Po tym, co usłyszałem na korytarzu, czułem, że ten facet z bloku to ja. Dominik nie był w stylu Alicji. Nieśmiały, niezbyt męski. Zresztą ten jej facet też wyglądał na nudnego z tym swoim laptopikiem. Czułem, że w końcu dostałem szansę. Widziałem, jak Alicja kłóci się ze swoim chłopakiem. Chyba podoba jej się sąsiad. I chyba tym sąsiadem jestem ja. Przykro mi, braciszku, ale to mnie zaprosiła na kolację i powiedziała, że podoba jej się to, że jestem szarmancki. Nie zapominaj o tym. Nie żartuj sobie. Nie mów, że wziąłeś to na serio. No chyba, że uczciwie o nią zawalczymy. Proponuję układ. Ten, kto pierwszy skończy model, ten może zaprosić Alicję na kolację. A drugi nie będzie nic mówił. Okej. Dobry sposób rozstrzygania sporów życiowych, no nie? Dobre, nie? My z Jankiem robimy podobnie, ale to jest model Jagiermeistera. Chodzi alkohol. Wujas, jak ty coś powiesz, kurwa. Czy ja się mogę wyprosić już z tego odcinka? Siedź do końca, w połowie jesteś. Jesteśmy dopiero w połowie. Układ jest, że do końca już tutaj zostać, tak? Bo jedzenia wtedy nie wyślę. Nie, halo, halo, powiedziałeś jedzenia? Czy ty jemu kupiłeś jedzenie? Kurwa, gdzie jest moje jedzenie? Też ci wyślę, zostań do końca. Kurwa, mogę nic nie mówić, ale, no. Ale nie jakiś tani Chińczyk, tylko naprawdę jakieś dobre jedzonko. Dla ciebie, Janek, nawet McDonald's. Poproszę sushi. Nawet dzięki. Burger jalapeno. Sam tego chciałeś. O, shit! Montaż teraz! Będzie montaż szybki? No niech będzie taka, gdzie gość bierze dwie kropelki i robi tak...
O, i teraz ściąga ten klej. Całą tubkę wkłada do nosa, sobie końcówkę i tak wciska po prostu wszystko. Ja bym chciał, że ten montaż tak trwał minutę, takiego poważnego montażu minutę. I nagle jak jeden zaczyna wygrywać, to drugi mu to coś tak po prostu wbija, tak. Też takie ci liderki chodzące z takimi numerkami, że rundy, tak, pomiędzy nimi. To jest poważny sport, okej? Bracia nie spali całą noc, aby skleić swój model samolotu. Nad ranem w końcu zbliża się rozstrzygająca godzina. Kto będzie mógł uwieść sąsiadkę? Ej, uważaj! I cały model i wylądował, koniec. Wyobraźcie sobie, w tym momencie właśnie upadło 25 lat przyjaźni, znajomości i miłości pomiędzy rodzeństwem. 25 lat przez jeden model. Messerschmitta. Przepraszam, Messerschmitta. Mnie w dzieciństwie kiedyś znajomy na rowerku popchnął i upadłem twarzą na ulicę i się nigdy przez 6 lat nie odezwałem. Więc rozumiem, rozumiem. Co jest? Zrobiłem to niechcący. Myślisz, że jestem idiotą? No! O ty, ale to było wredne. To akurat było już wredne. Ale on nie wylał nic, nie? Nie, ale, ale on zrobił... stuknął mu. On zrobił sobie Bruderschaft z Messerschmittem. Co ty robisz? Przecież mówiłem, że zrobiłem to niechcący. No ja też. Koniec. Tym sekretem będzie to, no, że jeden drugiego zabije i będzie trzymał go w lodówce. Jezus, to będzie ten sekret. Będzie udawał swojego własnego brata, tak przyjmie jego tożsamość. I będzie zakładał jego twarz na swoją twarz. Żeby widywała i tego czasem. O właśnie, Alicja nie pokochała się mnie, to musiałem stać się swoim bratem. O kurde, to było strasznie powalone, naprawdę. Pokaż. Nie widać śladów kleju. Wszystkie linie proste. Dobra, założę się, że zaraz rozpi***li mu ten model. Naprawdę. No, upadnie niechcący. Niechcący. Idealny. Gratuluję. Wygrałeś. Klasa. Honorowo. Klasa. Honorowo. Nie, słuchajcie. Oklaski dla pana. Oklaski. Bo to trzeba przyznać. Ja bym rzucił o ziemię, więc wygrałeś przepustkę równacza po prostu. Nazajutrz Dominik idzie do sąsiadki, aby zaprosić ją na kolację. Na miejscu czeka na niego niespodzianka. Dzień dobry, Alicjo. Chciałem ci zadać pytanie. Wejdź, wejdź. Dzięki. O nie, to ona zamknęła! Zamknęła drzwi! Dobra, tam będzie jego, ten jego sąsiad, ten w sensie lokator, współlokator. Nie, tam brat już będzie siedział u niego. Proszę. O, myślałem, że jesteś sama. Dobrze. Proszę bardzo. Zostawiam cię samego z twoim przyjacielem. Nie przeszkadza. Przepraszam cię. Chodź, usiądziemy. Tutaj. Siadaj, siadaj. Twój kolega chyba nie był zadowolony. Nie chciałem, żeby wychodził. Nie przejmuj się. Kuba ma dobrą pracę, ale że nie kończył żadnej uczelni, to no nie czuję się swobodnie przy kimś takim jak ty. Z kimś takim jak ja? Janek się wciągnął troszkę. Miłość. To jest bardzo dobry scenariusz. To już powoli taka dialog się tutaj nawiązał taki. Ja już widzę, Janek ma nowy pomysł teraz na gry wstępne. Ja sobie to zapisałem. Będzie wchodził do pokoju, patrzył na ukochaną i siadał tak z dyplomem magistra. I po nim tak wodził palcem. Nie, ja inaczej chciałem powiedzieć. Wiesz co, bo Krzysiek Krysiak też nie ma tutaj takiego wyższego wykształcenia. To Jezus Maria. Nie, pewnie, nie czuję się pewnie. O Boże, zniszczony. I patrz, 12 lat znajomości w p***du przez jeden odcinek u Pawła, co? Gorzej niż ten upadek na rowerku. Nie przez kobietę, nie przez modele, przez odcinek La Carnuma, no. Ja mam wykształcenie wyższe, Paweł ma wykształcenie wyższe. Krzysiek, mogę dać ci fugę, jak chcesz. Cię fugnę w ryj po prostu. Czy ty to trzymasz na kolanach cały czas? Robisz patataj, patataj? Oglądałeś doktora, no? Withdraw captive spaceship. Jest taką łyżką, Janek, no zrób to dla filmu, zrób to dla wyświetleń, zjedz trochę tego łyżką. Czy to jest kurwa jadalne? Poczekaj. Nie jest, powiem ci już teraz, że nie jest. Naukowiec, odkrywca. Naprawdę tak mnie widzisz? Ale ja nie jestem naukowcem. Ja jestem!
jestem vlogerem, w Japonii trochę mieszkałem, zdjęcia robiłem, a teraz podcast mam w lesie. Dzień dobry państwu, witamy w podcaście z serii Let's Be Clear. Ej, ale zajebiście pomyślałem studio do podcastu, nie wpadłem na to, że można szklarnię mieć. Ale wiesz, że to jest kawiarnia, czy coś takie miejsce... Nie wiem, ale genialne. Mogliśmy mojej babci w pomidorach w szklarni podcast robić. Zamiast tego woleliście zrobić test kiełbas w moim ogródku, gdzie też jest szklarnia. Hej, na nasze jakby możliwości to był szczyt po prostu, więc nie mogliśmy więcej zrobić. Ja po prostu dobrze robię to, co lubię. Przestań. Jak się dowiedział, że mam kolegów inżynierów, to szalał z zazdrości. Słyszałeś? Kolega inżynier tutaj było. Powiem wam, przez takie filmy i podobne filmy człowiek w życiu się nastawia. Myśli, że pójdzie tą mechatronikę. Krzysiek to obejrzał 8 lat temu, kiedy wybierał kierunki do studia i tak... Mechatronika! Kobiety będą lgnąć! Potąd, a tam wchodzisz i jest 1% przeciwnej płci. Cicho, panowie, bo tutaj dochodzi... Dochodzi, w sensie dochodzi. Nie. Więc w sensie do takiej kulminacji po prostu, scena umówienia się na randkę. Dalej, kolejne synonimy wymyślaj. Krzysiek, zamknij mordę i maluj Messerschmitta. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego kanał Kopii w klej się rozpadł, proszę. No to może umówisz się ze mną. Wtedy przynajmniej będzie miał powody do zazdrości. Ale kręci śmigłem. A wspominałem, chłopacy, że ja też mam... Jestem debil! Ja też mam figurkę taką, widzicie? Tak, taki trochę policjant jest. Pokaż chodzę tego nie, hot glue. Tylko moje ciało zostaje do końca w kadrze. Figurka mi upadła, sorry, czekajcie. Figurka wodna. Krzysztof dostał wylewu. Tak działam na mężczyzn i kobiety też. Dobra, panowie, idę zbombardować Hiroshimę, na razie. Tylko czekałam, aż mnie to zapytasz. O Jezu! To musi być jego sen, prawda? To jest jego sen. Wyobrażenie, czy coś on desnie. To nie jest prawda. Prawda? Wiesz co, bo on się budzi, bo zasnął od tych farbek, od tych toksyn. I oni obydwaj tak się budzą w tym kleju. O Jezu, podczas tego wyścigu, tak? Tak, dokładnie. To był najpiękniejszy dzień mojego życia. Zrozumiałem, że wygląd jest istotny, ale inteligencja jest najważniejsza. Skoro Alicja bolała mnie od swojego faceta. Podczas gdy Dominik wybrał się na wymarzoną randkę, Filipowi trudno zachować spokój. Czekając na powrót brata, kończy swój model samolotu. Pocałowała mnie, pocałowała. Na klatce schodowej pocałowała mnie. Co robisz? A co cię to interesuje? Ta muzyka jest straszna. Braciak, co robisz? Debilu, co się pytasz? Od 12 lat robimy to samo dosłownie. K***a, model sklejam. A myślisz, że taki gość by się strasznie wkurzył, jakby mu do takiego modelu oczka dokleił i zaczął się bawić w samoloty? Jezu Maria. Ci pomogę z tym elementem. Nie chcę od ciebie żadnej pomocy. Zostaw mnie. Było mi żal Filipa. Nie widziałem, że jest smutny. No ale to normalne. Też byłbym smutny na jego miejscu. Ale taka dziewczyna zdarza się raz w życiu. Nie mogłem się obwiniać o to, że Filip się obraził. Zwłaszcza, że naprawdę się zakochałem. Filip jest przygnębiony po tym, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Niespodziewane spotkanie z sąsiadką poprawia mu jednak humor. A cześć, Alicja. Brakowało nam ciebie wczoraj. Mógłbyś do nas dołączyć. Miło było. The golden rule! The golden rule! Na pewno mógł dołączyć? It's not gay when it's in the freeway! It's not gay when it's in the freeway! It's not gay when it's in the freeway! Byłem umówiony już wcześniej i nie mogłem tego odwołać. Ale jeżeli chcesz, to możemy się spotkać kiedyś. No pewnie. Przyjdź dzisiaj wieczorem. Właśnie chciałam obejrzeć horror. Uwielbiam takie filmy, ale boję się wtedy być sama. Jasne. A, słuchaj, Dominik nie musi przychodzić. Ach, ten uśmieszek. Ja już nie wiem, co się dzieje. Ja dostaję już takie sprzeczne sygnały, ja nie wiem, co się dzieje. Myślę, że uświadomiłem, że kiedyś z Jankiem mieliśmy dyskusję na temat tego, że wojewódzki jest infantylny, bo ma tylko żarty z seksu. No i wyszło szydło z worka. Ej, ale sobie uświadomiłem, że dzisiaj nawet nie żartowałem, a nie tylko raz zażartowałem z gówna, więc w sumie tak, rzeczywiście, jesteśmy hipokrytami. Kanał Lakarno, dobry kanał. Ja jednak jak samotnie nagrywam te odcinki, to trzeba jakiś poziom. Chcę tylko powiedzieć, że na tej stronie, której oglądamy, która się
jest do wspólnego oglądania. Mam wszędzie zawalone reklamy Śnieżki i farby Magnat, więc Janek coś ty zrobił. Ja też mam Magnat. Jak sprzedawać na raty w mediach społecznościowych? Chwila, czyli zależy od tego, co powiemy, wam się pojawi na ekranie. Siusiak. Nie, mi się teraz pojawia Witkac. Zgadza, w zasadzie to się zgadza. Po rozmowie z Alicją pomyślałem, że Dominik mnie okłamał. Byłem niemal pewny, że gdyby go pocałowała, nie umówiłaby się ze mną na oglądanie horrorów. No i jak zareagował Dominik na nasze spotkanie? No i gdzie ona te świeczki trzyma? Zagrożenie pożarowe, gościuwo! Jest jaka bieda na dnie Janki Kendall. Ale powiem wam, jak Politechnika, to widać, że Politechnika. Widać, że Politechnika. Widać. Wiesz co, przyszedłem prosto po zajęciach. Powiedziałem mu, że spotkam się z kolegą, inaczej też chciałby przyjść. Dobrze zrobiłeś, nie należy go odciągać od nauki. A jak z twoim facetem? Powiedziałaś mu, że się widzimy dzisiaj? Nie wiem, dlaczego miałbym o tym mówić. To nie jego sprawa. Bartek, zrób zbliżenia stopy, zrób zbliżenia stopy. Nie rób! Zrób! Nie! Byłem pewny, że facet Alicji nie będzie problemem. Kiedy dziewczyna mówi, że jest w wolnym związku, to znaczy, że jest wolna. Cały wieczór się do mnie przytulała. Położyła nawet swoją dłoń na mojej nodze. Poczekajcie, teraz nie chcę nas zawodzić, ale czy to będzie... Czy ponieważ to jest polskie show, to całym clue tego będzie... O, myślałam, że oni są ze sobą. Że oni są geja... No. Czy to będzie clue całego odcinka? A przecież w Polsce nie ma gejów. Oficjalnie nie uznajemy ich istnienia, tak? O nie, masz mieć rację. Ale położyła rękę na nodze. No to trochę jest jednoznaczne, nie? Prawda? Prawda? Nie? A ile razy ja ci po... Nieważne. No właśnie, ile razy ty mi kładłeś rękę na nodze? No właśnie, nie, to ma sens, i tak. Się kończyło i na tym, że się całowaliśmy zawsze, tak? Potem, więc... Rankiem, wychodząc od sąsiadki, Filip na korytarzu przebrał koszulę i założył t-shirt, aby brat niczego się nie domyślił. I z tym magnatem. Czekałem na ciebie. Gdzie byłeś? Tak, z modelem samolotu, tak. Czekałem na ciebie. Ja i mój... JJ. Co tam było? Messerschmitt. U boku po lewej. No co tam, Kłebo? 2 godziny spóźniłem, mieliśmy podcast nagrywać. Witam serdecznie. Dobry. Ej, Kłebo, znowu nie przyszedłeś. Znowu się spóźniłeś. Mordo, no co ty robisz? Niepoważny jesteś? Znowu z Tobim Keszem byłeś, a nie ze mną? Jak mogłeś? Krzycz, Krzysztof. A ty nie śpiesz? Nie, martwiłam się. Cały wieczór dzwoniłem do Alicji i miała pocztę głosową. Byłem pod jej drzwiami i słyszałem jakieś krzyki. Chodzi o horror? Chodzi o horror, prawda? No, nie usłyszeliśmy jeszcze, czy Alicja żyje po tej nocy, więc... Dlatego koszulę wkładał do torby, bo była zakrwawiona. Oj tak. Ojej. Rozwiązaliśmy właśnie zagadkę. Na pewno była ze swoim facetem. No ale obawiałem się wejść. Boję się, że dowiedział się o nas. No bo... Nie była ze swoim facetem. Nie z Jakubem. Ja spędziłem z nią cały wieczór. A krzyki były z horroru. Co zrobiłeś? No, zaprosiła mnie, więc nie mogłem powiedzieć nie. Zresztą ty też nie jesteś lepszy. Pocałowała mnie. Bujda. Pocałowała mnie. Bujda! Granda! Bujda! Zdyskredytowałem cię! Kalumie! Zdyskredytowałem. To jest audycja jedna z najlepszych gier aktorskich w tym programach, jakie widziałem. Tak. To jest dobre. To jest dobre. Ostro się nie masz na mordzie. Już wróciła. Nie, ale jak ruszałem twarzą, to takie jakby było przerywanie mojej mordy. I tak nikt na ciebie nie patrzy, kogo to obchodzi. Lecimy, Janek. My się naprawdę całowaliśmy. Jesteśmy parą. Więc kto ci pozwolił spędzić wieczór z moją dziewczyną? Twoją dziewczyną? Chłopie, cały wieczór się przytulała do mnie. Zapomnij o niej. Rozwali mu model. Kto pierwszy wyprowadzi cios? Ja no zakładam, gąciarz, że gąciarz. No, come on. Gąciarz. Przecież on już patrzy nawet na model w tym kadrze. Nie patrzy na model. W sensie, zgadzam się z Pawłem, tam nie będzie ciosu, tam będzie zniszczenie modelu. Zdecydowanie. Okay. Co ty robisz? No, dalej. I oni tak się napracowali nad tymi modelami, włożyli całą duszę w te modele, że one stały się swoistymi laleczkami wudu. Jak on złamał to skrzydło, to temu chłopakowi ręka się łamie. Jak horcruxy. To jest dokładnie to samo, horcruxy. Gdzieś na świecie spadł pasażerski samolot po prostu. O Jezus Maria. Tak? Proszę bardzo. Ej, on zrobił większy damage zrobił. On jak Kapitan Ameryka w tej scenie, gdzie drewno rozrywa. O tak. Ale patrzcie, jaka napinka. Zastopowałem w takim idealnym momencie. Taka napinka jest przez tego, co złamał. Po porannej kłótni bracia postanowili wyjaśnić sytuację z Alicją.
Alicja! O, hej! No, miło, że mnie odwiedziliście, ale akurat szykuję się do pracy, muszę teraz wychodzić. Zaproponowałabym kawę, ale no... Plot twist. Chłopaki, ja tak naprawdę nie żyję od 30 lat. Ona będzie ich siostrą w ogóle, a oni o tym nie pamiętają w ogóle. Kurwa. Dominik, Filip, wy debile. Ta wyspa tajemnic z DiCaprio, wiesz. Tam takie sobie flashbacki, cały film będzie. Are you real? Alicja, musisz powiedzieć prawdę Dominikowi. No powiedz mu, że jesteśmy razem. Przestań. Filip nie może zrozumieć, że jesteśmy razem. No powiedz mu prawdę, to da nam spokój. Wiecie co? Nienawidzę szantażu emocjonalnego. Naprawdę, mam już was dosyć. Wstydźcie się obydwaj. Proszę. Ale nie odpowiedziała na pytanie, z kim jest. Ej, trzeci ich brat przychodzi. Tata? O! O kurwa. On wygląda, by mógł ich złamać jedną ręką. Po prostu no. Ich obu złapać i po prostu połamać. A dlaczego chodzi z tym laptopem? To jest atrybut dobrej pracy? No tak, korpo, biuro, te sprawy. Niebieski kołnierzyk. Nie, niebieski to pewnie... Nie, fizycznie, prawda? No tak, biały kołnierzyk. Korpo, wracamy! Korpo, biznesmen! Paweł, weź popraw, nie wstydź się, możesz jeszcze raz powiedzieć to. Paweł, powtórz jeszcze ty z tymi... O, zatrzymajmy się. Tak, no. Tak, jeszcze raz powtórz tą kwestię. Bo się pomyliłeś za pierwszym razem. Wasz lakarnum, proszę państwa, wasz lakarnum. Zostałem złamany. Śmiałem się z tego, że on ich połamie, a to ja zostałem połamany. No ładnie. Tak myślałem, że któryś z was prześladuje moją dziewczynę. A może obydwaj, co? Ja proszę. Mam tego dosyć. Powiedz mi, który z nich cię nęka, zaraz sobie z nimi pogadam. W ogóle jak to jest możliwe, że moja dziewczyna anulowała spotkanie ze mną dla... kogoś takiego jak wy? Posłuchaj, mam już dosyć twojej zazdrości, rozumiesz? Nie jestem twoją zazdrością. Mojej zazdrości? Że niby ja jestem zazdrosny o nich. Aha, nie? Taki uśmiechnięty. Ale tak się przeciągnął. Kurwa, skromny jestem. Jestem zagrożeniem. Bójcie się mnie, babuśki. Ale podoba mi się, że Gonciarz ma raczej takie I'm in danger. Niedobrze. On jest bojowo nastawiony, to jest jego garda. On ma minę typu Jezu, interakcja z ludźmi. Jezu, niech to się przestanie. Proszę, proszę, przestańcie. Nagrajmy vloga, kamera. Zaraz wyjdę przez te drzwi. A jak przez nie wyjdę, to już nie wrócę tu z powrotem. Jak uważasz? Rozumiem. Proszę bardzo. Baw się dobrze ze swoimi flipem i flapem. To jak? Kogo wybierasz? A gdybyś ty musiał wybrać między mną a bratem? Wyciągnie Gnata po prostu. Kogo wybierasz? Nie czy brata? Wybieraj! Strzeliłbym sobie dwa razy w głowę. Ale co to ma do rzeczy? A ty? Kogo wolisz? Mnie? Czy brata? No. Alicja, wiesz, że mi na tobie zależy. To wybierz! Jeżeli zaczniesz spotykać się ze mną, to przestaniesz witować się z bratem. Chcę tylko powiedzieć, że to jest poważniejsze dzieło literatury, albo po prostu dzieło kultury, niż wybór Zofii. No ona niszczy im życie właśnie, zmuszając do tej decyzji, absolutnie. Nigdy nie będą tacy sami. Polskie Black Mirror, nie? Troszkę, no. Troszkę. Z tobą jest podobnie, kochanie. Ale tak nie można. Już, wynocha stąd! Już! Wam! No już, proszę! A, to, to. O, no czekaj, jestem twoim facetem. Nie, ja jestem twoim facetem. A z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Mówiliście Politechnika, tak? Że to widać. Ej, ale chociaż ma okulary, więc nie można go bić. Holy shit. A Filip miał szczepionkę i co? A jakoś go Gonciarz bije w nią. Janek, to jest walka o kobiety, tutaj nie ma żadnych zasad. Braterska miłość. Braterska miłość nic dla was nie znaczy, co? Popatrzcie tylko na siebie. Jesteście w stanie zerwać ze sobą kontakt, a dla dziewczyny, której w ogóle nie znacie, to jest żałosne. I co, o to ci chodziło? Chciałaś nas skłócić, poróżnić? Chciałam was skrzywdzić i sądzę, że się udało. A to zdjęcie komuś się spodoba. Ale co myśmy ci zrobili? Dla mnie miłość rodzeństwa jest najważniejsza. Coś dzieje? Coś dzieje? Mówiłem. To jest ich siostra! Nie, nie chcę, żeby to była ich siostra. Proszę, nie! Zaczynam się bać, bo zaczynam się niebezpiecznie zbliżać do tego, że to może być jej siostra. Mi się to nie podoba. Mnie to dziwi, że ja naprawdę wpadłem na taki głupi pomysł i to mogło zostać wykonane, nie? Jak to się sprawdzi. Wiecie, kto to? Od razu ją poznałem. To była pijana Jolka. Pijana... Poczekajcie, jak to jest ksywa? Pijana Jolka? Olga, pijana Olga. To było randomowe! Ej, patrzcie, pijany Kęba przyszedł na wydział.
będzie wasza fuga. Dwie osobowości, trzeźwy kępa, pijany kępa. O Jezu, dlaczego mi tak nie zapamiętałem o studiach? Pijany Krysiak, Jezu. Była z nami na pierwszym roku studiów. Ciągle sobie z niej żartowaliśmy. Była takim kozłem ofiarnym. A najlepsze było, kiedy wrzuciliśmy jej zdjęcia do internetu. Była na nich kompletnie pijana. Koledzy modelarze, ale tutaj widzę trochę bad boye, trochę debile, że takie rzeczy robią. W sensie, to jest to okrutne, co zrobili, że była pija na zdjęciach. No, i wrzucić do internetu, tragedia. Debile, debile. Tylko, skąd Alicja o niej wiedziała? Jola to moja młodsza siostra. Przez was i przez te zdjęcia w internecie wpadła w depresję. Od 2 lat się nie uśmiecham. Chcę wam powiedzieć, jaki kontrast do Politechniki. Pijane zdjęcie, depresja. Miałem doktoranta, który mnie uczył, który przez jakiś czas jako profilowe miał zdjęcie, jak z rozwaloną głową, jak mu leci krew z łuku brwiowego. No i w 3 dupy i je banana. Na jakiejś imprezie. I to było jego profil. Doktora. No więc... Jezu Maria. Czyli się wszystko w zasadzie zgadza. Znajdź mi osobę na Politechnice, która nie miała takiego zdjęcia. Ciężko. Poznałem twojego kolegę ze studiów, który miał naprawdę zajebiste historię. I to było jednak coś. Opuściła uczelnię, żeby was więcej nie spotkać. Teraz sobie przypominacie? Jesteś siostrą Jolki Pi... Znaczy Jolki? No widzisz jakiś inny powód, dla którego miałabym się zainteresować takimi frajerami jak wy? Te wasze modele dla dzieci. Wow, 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 ja tutaj mówię stop, obrażę nas ile chcesz, modeli nie ruszaj, dobra? Żałosny gościu. I on w tym momencie, nie wiem, wazon jej tłucze jeden. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Ten gubi wazon? A Jakub? Mój facet. Kocham go. A wasze zdjęcia trafią wszędzie. Zobaczycie, jak to miło jest być obgadywanym przez wszystkich. Te żałosne pozy przy samolucikach, przepychanki. No Jola na pewno się ucieszy. A uśmiech siostry jest bezcenny. W jednej chwili uświadomiliśmy sobie, że to, co zrobiliśmy z Alicji siostrą, nie było w porządku. Jeden z tych chłopaków ma na ręce Fitbit, to się nazywa? Taki zegareczek, co mierzy ciśnienie, serce i tak dalej. On ćwiczy, no. To ja myślę, że mu właśnie p***nął ten Fitbit z tego pulsu tak wysokiego, co eksplodowało to. Co prawda nie wiedzieliśmy, że dziewczyna się załamie. Chcieliśmy się tylko pośmiać, no ale jak widać, czasami warto znać granice. No a Alicja się zemściła. Powinniśmy być bardziej ostrożni, szczególnie gdy zainteresowała się samolotami. Przecież nikt tego nie lubi, no ja pierdolę, co się dzieje? To było podejrzane, to było podejrzane. Samoloty jeszcze nie, ale jak zainteresowała się nimi, to już większy problem. Coś tu jest nie tak. Szana dziewczyna nie interesuje się modelarstwem, a zwłaszcza taka laska jak nasza sąsiadka. I ta kwestia powinna paść 20 minut temu. To jest 20 minut za późno. Czy ona się wprowadziła tam, żeby im zrobić właśnie to jest, ale to jest strasznie duże przedsięwzięcie według mnie, nie? Żeby to zrobić. Taka zemsta, nie? No. Ale no umówmy się, zrujnowali życie jej siostry. Może poświęcić aż tak, żeby się zemścić. No. Można by poświęcić te środki na terapię dla siostry. Ale lepiej się wprowadzić i ich zamordować. Słuchaj, no ale musieli jakoś pieniądze zagospodarować na serial, nie? No to musieli zrobić serial też z tego. Nierozłączni bracia pogodzili się. Nie mogą jednak znaleźć bratnich dusz. Bracia stali się pośmiewiskiem na roku i są pewni, że jeszcze długo będą singlami. O, cześć bracia syjamscy. O, informatycy! Wszyscy wiedzą, że sobie walimy? A wy, czy na pewno znacie swoich sąsiadów? Ta końcówka, jaka w ogóle ściapy. Z tym, że no, przyszedowali się moją młodszą siostrę na studiach. To tak znikąd, no come on! Ale w sumie się cieszę, że to nie wyszło na to, że a, myślałem, że wy jesteście ze sobą. Cieszę się bardzo. To już wolałem tą Janka wersję. Z jakiegoś powodu Janek to wymyślił, że to jest ich siostra. Rozdzielili nas w szpitalu. Nie, ty jakiś zboczeniec jesteś, co? Że tak sobie wyobrażałeś. W ogóle chcę zaznaczyć, że sekrety sąsiadów nawołuje do tego, żeby śledzić swoich sąsiadów. To jest przejebane, to jest niefajne i tego się nie powinno robić. Róbcie to. To już tak na poważnie, to. Naprawdę, to już na poważnie. Nie wiadomo, to czy w waszym prostu... bloku żyje morderca, róbcie to. Śledźcie ich wszystkich. A to mnie wiadomo. Dobrze, słuchajcie, ostatnie słowa, Krzysiek. jak oceniacie? Żart. Jak oceniacie dzisiejszy odcinek z Nowych Sekretów Sąsiadów i czy przyjdziecie jeszcze na kiedyś do mnie na odcinek na kanał na Karno? Jak stawka będzie dobra, to ja wszystko. Dwa ci zbogery. Jak kupisz mi 2 razy jedzenie, to przyjdę. Drogo, ale rozsądnie. Nie, odcinek mi się bardzo podobał. Ogólnie według mnie dobry, aczkolwiek uważam, że poprzedni odcinek, który komentowaliśmy, był o wiele lepszy. I chciałbym przypomnieć By mamuśki. Mam fugę do sprzedania, chciałem tylko przypomnieć. Chłopaki nie reklamują swoich Instagramów, kanałów, nie. Jarek tylko reklamuje, że ma fugę do sprzedania. Fugę. A, zapraszam na swojego Instagrama, ta będzie ta fuga. Wejdźcie na fugę Janka. Propsy dla kogoś, kto robił
był casting. Że tak dobra tych aktorów dwóch. Chłopaki zrobili robotę, naprawdę. To prawda, a chyba nawet lepiej zagrali. Nie, poprzednio też dobrze grali. Ale wiecie co, też dobrze było. Wydaje mi się, że my komentowaliśmy też Nowe Sekrety Sąsiadów za pierwszym razem. Tak. A, to dlatego, no te Nowe Sekrety Sąsiadów to są takie już lepsza jakość, bo to już takie w miarę nowsze odcinki, więc dlatego... Tak... To jest lepsza jakość. Jakby się zaczęli Trudne Sprawy, odcinek 400 czy coś, bo teraz jest 1000, to by się zaczęli, to jest słaba jakość. Ja czekam na nowa generacja 2.0 Sekrety Sąsiadów. Nowe pokolenie, dwukropek, nowa era. Tam już będą roboty. Dobra, super się dobrze bawiliście, mam nadzieję, że przyjecie na kolejny odcinek. Widzowie, napiszcie mi coś miłego w komentarzach. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, jak zawsze koniec zapraszam na mojego Instagrama, nowego Instagrama mam, a także na Twitcha i do czekania niedługo w następnym odcinku. Czołem. Ostatnie słowa, chłopaki, ostatnie słowo. Bartek, jakbyś montował, to weź tak, żebym śmieszny był. Ja jak kończę nagrywać moje odcinki, zawsze mu to samo mówię. Ty weź zrób, żebym był zabawny, dodaj jakiegoś mema. Ja wiem. Ale zostaw ten żart, że będę miał potąd. I dorysuj takiego kutasa na ekranie i to będzie takie inne powiedzenie. Okej, i przerywam nagrywanie kutasa, żeby się powiedzieć Panie super, Bartek, przepraszam, jest. Z góry, ładnie synchronizuj to wszystko, albo cię wyrzucę z pracy. No, powodzenia, mordo. Dlatego, stop, o nie, kto to zatrzymuje? A, chcę zastopować. Stop, wytnijmy to. Dobra, nieważne. Dobra, mam dalej. I, dobra, nie będę mówił. Możesz to puścić na kopiuj wklej w razie czego i wszystkie pieniądze idą do ciebie. Żartowałem. Bartek, puść doktora, no, który odwraca kota, odwraca się z kotem, a teraz ja.